dla resortu rolnictwa dzisiaj dialog z rolnikami, z organizacjami rolniczymi jest szczególnie ważny. Z jednej strony z uwagi na trudną sytuację rynkową i trudną sytuację gospodarstw rolnych ze względu na chociażby rosyjską inwazję na Ukrainę, a co za tym idzie zaburzenia rynkowe, ale także z uwagi na ostatnie protesty, na sygnały, które płyną do rolników, o których też mamy wiedzę, dotyczące chociażby bardzo wymagających i restrykcyjnych zapisów polityki europejskiej w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu oraz tych zagadnień ekologiczno-klimatycznych. W województwie opolskim jednym z najważniejszych tematów i wyzwań jest oczywiście dostęp do ziemi i podział ziemi zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nowe kierownictwo tego ośrodka przeprowadza dokładną analizę, diagnozę tych umów i tych działań, które KOWR w województwie opolskim prowadził w ostatnich latach, bo na ten temat wpłynęło zarówno do KOWR-u, jak i do nowego kierownictwa resortu szereg sygnałów o ewentualnych nieprawidłowościach i jest to temat niezwykle ważny dla rolników, ale też niezwykle ważny dla opinii publicznej. I aspekt trzeci, o którym chciałbym powiedzieć, to jest kwestia tych działań resortu rolnictwa, które mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych i przede wszystkim unormowanie działań rynkowych tak, żeby rolnicy nie musieli oczekiwać tylko na rekompensaty, różnego rodzaju dopłaty, ale żeby mieli godną zapłatę za pracę, którą wykonują. Ważne i co chcielibyśmy podkreślić, polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polski, polscy rolnicy. Rolnicy byli, są i będą prowadzili tę działalność na obszarach wiejskich i chcemy z tego miejsca też zaapelować do wszystkich mieszkańców polskiej wsi o zrozumienie dla tej działalności. I przede wszystkim chcemy podkreślić i podkreślamy to na każdym kroku, że polscy rolnicy zdali egzamin bardzo trudny w czasach pandemii koronawirusa, pierwszej fazy agresji na Ukrainę i dziś jako rząd, jako władze państwowe chcemy również wesprzeć rolników w tych szczególnie trudnych sytuacjach rynkowych, bo opłacalność produkcji, ryzyko i niepewność w rolnictwie jest na niezwykle wysokim poziomie w tej chwili.